Niektórzy z was może się bulwersują. Dlaczego mówimy o fałszywcach czarnych Jeckach, czyli o tych książętach katolickich, zwanych księży? Nie? No ktoś myśli, znam tylu uczciwych, fajnych księży. No tu właśnie jeden z niedoszłych księży złożył świadectwo, że zrozumiał. On szczerze szukał Boga i wielu młodych chłopaków, także dziewczyn do zakonów, idą myśląc, że idą służyć Bogu. Część od razu obyczajówka pokona. Wystarczy przestąpić próg zakonu czy seminarium, by zobaczyć, jakie to plugawstwo. I tu nawet na tej sali są świadkowie tego, nie będę w ogóle w to wchodził, bo to jest w ogóle mały problem, to jest mały pikuś. Pamiętacie tydzień temu, jak mówiłem? Możesz być największym obłudnikiem, grzesznikiem, pijakiem, wstaw właściwe, byle byś był księdzem, a sakramenty, które odprawiasz, są ważne. Pamiętacie to? To jest nauka katechizmu Kościoła Rzymskokatolickiego. Możesz być takim synem, ale wszystko, co robisz, Bóg oczywiście akceptuje i przez ciebie działa. No, sami sobie ocencie, ile jest w tym prawdy. Ale obyczajówka to jest pikuś. Problem jest fałszywa Ewangelia, która przez ten system jest głoszona. To jest tak naprawdę Ewangelia uczynków i sakramentów. Jeśli byście poszli w lud, katolicki lud, i zapytali ich, czy znajdziesz się w niebie? Większość oczywiście powie, że nie, albo że nie wiem. Większość się będzie wybierała do czyśćca. Powiedz, dlaczego nie pójdziesz do nieba? Tę część zapytajcie. Co odpowiedzą? Bo nie wiem, czy zasłużyłem. Bo nie wiem, czy zasłużyłem. Kto ich tego nauczył? Pogańscy przodkowie sprzed króla tam Kraka? Nie! To dzisiejsi książęta Kościoła ich tego nauczyli, siostry zakonne i katecheci, gdzieś tam na tych, no jak to się tam nazywa, lekcjach religii. To oni ich tego nauczyli, że na niebo trzeba sobie zasłużyć. Często z taksówkarzami rozmawiam. Mówię, panie, ile kosztuje kurs? 10 zł, dobra. Wyobraźmy sobie, pan mi mówi, to kosztuje 10 zł, ja panu płacę 10 zł, wysiadam z taksówki, a pan za mną, panie, jeszcze mi proszę piwoda postawić. Albo byś, panie, zadzwonił do mojej teściowej. O, pani zięć to taki bardzo zły. Ja mu powiedziałem, dychę, a nie dał jeszcze tam czegoś, bakszyszu jakiegoś. No, w takich krajach to może. Ale u nas, no, dogadujemy się. Tyle kosztuje, tyle płacę. Ja mu tak tłumaczę. Mówi, no tak, no rozumiem. No to jak zapłacisz, to wysiadasz wolny. Ja nie będę z bejsbolem za tobą leciał. Żeś mi nie zapłacił, nie? Uczciwy taksówkarz powie, tak, no wszystko fajnie. Mówię, no dobra. A za co zapłacił Jezus Chrystus na krzyżu? No zapłacił za twój kurs do nieba. Zapłacił za twój bilet do nieba. Swoją krwią, nie byle czy. Nie krwią ofiarek, wiecie, z kozłów, z owiec czy wołów. Dzisiaj do Hebrajczyków możecie sobie przeczytać. To w ogóle nie działało. To był tylko symbol. Krew Boga, Jezusa Chrystusa, raz na zawsze przelana na krzyżu Golgoty, dała zapłacenie za bilety wszystkich ludzi do nieba. Oczywiście nie wszyscy w niebie się znajdą. Bo Jezus mówi, masz wolną wolę. Tak cię stworzyłem. Dlatego oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, on ze mną. Jedziemy razem do nieba. Ci, którzy nie topili się, niech sobie uruchomią wyobraźnię, jak się niekiedy zatknęli wodą tam gdzieś w czasie kąpieli albo pływania. Bo to już się prawie każdemu chyba. Jak się napili wody. Albo jak cię kurcz zaczyna łapać. Najpierw w jedną nogę. Jesteś już daleko od brzegu, na głębokiej wodzie. W jedną nogę cię najpierw już kurcz łapie. Wiesz, dobra, to spokojnie dopłyniesz na tej drugiej i na rękach. Ale zaraz w drugą cię zaczyna już coś boleć. Już wiesz, że na samych rękach możesz nie dać rady. A potem ból się nasila. I ty już wiesz,
że to jest tylko chwila, a zaczniesz się podtapiać, bo już tylko, już tu masz wodę. Tylko w takiej sytuacji zawołasz ratunku szczerze, a nie tak jak ten pieczony, wiecie, pasztet na brzegu, który będzie wołał ratunku, nie? Musisz to osobiście przeżyć. Musisz przeżyć ciężar swojego grzechu. Musisz przeżyć strach przed piekłem. Wtedy szczerze zawołasz: Jezu, zbaw mnie. Jezus powiedział, jakich szuka ludzi. Jakich Bóg Ojciec szuka ludzi. Pamiętacie? Którzy chcą Mu oddawać cześć w szatach strojnych, w miejscach widocznych, w tronach złotych. Tak! Tych pożąda Bóg Ojciec! Jaki ojciec? Kto jest waszym ojcem? Diabeł jest waszym ojcem, tak! I kiedy wielka prostytuta opisana jest w 17 rozdziale Księgi Objawienia, to właśnie złoto, purpura, trony, władza wszystkich nad całym światem, to jest ten zbiór, zbiór zbójów, których szuka diabeł jako instytucji religijnej. A kogo szuka ojciec? Ojciec szuka tych, którzy chcą mu oddawać cześć w duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie. Dwie rzeczy. W duchu, nie w materii, nie przez znaki, zmysły i tak dalej, to mówiłem tydzień temu. I w prawdzie, a nie w ludzkim kłamstwie czy wyobrażeniach. W duchu i w prawdzie. Tylko takich chce mieć, tych, którzy będą mu oddawać chwałę. Tylko tacy nadają się do jego mega kościoła. Inni z obozu poszą won. I warto, żebyśmy dzisiaj, dziękując Bogu też za to, co się dzieje, pamiętali też o tych braciach, którzy kiedyś się trudzili, których dzisiaj już z nami być może nie ma. Ale my zbieramy ich plon. To jest Boży plan. Nie tylko, żebyśmy razem coś robili. Tak jak mówię, kiedyś ludzie razem pracowali w rolnictwie. Ale żebyśmy też pamiętali, że to jest dzieło wielu pokoleń wcześniej. Trzeba umieć to rozpoznać. Kiedy jest ten czas, że musimy pójść naprzód całą parą. Wszystko rzucić, a pójść tylko w tym kierunku. Bo teraz jest ten czas. Ja już takie otwarcie kiedyś przeżyłem. Dlatego wiem, że to się otwiera, a potem zamyka. Kiedy się nawróciłem, to był rok 1986. Wtedy jeszcze były w Polsce otwarte drzwi. To już była końcówka, ale jeszcze były otwarte drzwi. Szliśmy do akademików w Krakowie. Wtedy podlegałem księdzu Rydzykowi. Duchowo, ale znaczy w sensie w tym porządku, jak to tam, eklezjologii, tamtre i tu. Taka wspólnota w Krakowie, której zwierzchnikiem kościelnym, tak nie, to się nazywało asystentem kościelnym, przecinek, był ksiądz Tadeusz Rydzyk. To przy redemptorystach w Krakowie było. Chodziliśmy po akademikach. Mówiliśmy to samo, właśnie, wiecie, to co po cichu ten przełożony zakonnik Lutrowi powiedział. Myśmy po cichu ludziom to mówili, że zbawienie jest za darmo. Jeśli prawdziwie pragniesz, jeśli szukasz rzeczywistości duchowej, teraz zwróć się ty osobiście do Jezusa. Teraz jest On przy tobie, stoi i kołacze. Nie przeze mnie, nie my jesteśmy tu jakimiś, wiecie, świętymi, którzy cię dotkną i cię nagle tam uzdrowimy albo coś takiego. Nie, Jezus przez Ducha Świętego stoi i kołacze do twojego serca. Teraz się możesz pomodlić, zawołać: Zbawco, ratuj. I wielu ludzi się wtedy modliło. Mówię, na trzy pokoje w dwóch rozmawiali, a w jednym się człowiek modlił, któryś z chłopaków mniej więcej, nie? Takie było ssanie, takie było zapotrzebowanie na Ewangelię. 10 lat później, to sami wiecie, boście już ze mną chodzili, można było całe piętro przejść, a potem cały akademik i nikt nie chciał nawet rozmawiać. Nie? Drzwi się zamknęły. Dlatego ja wiedziałem, że jak te drzwi się otworzą, my musimy być gotowi, bo one się na krótko otworzą. My musimy wtedy wejść pełną parą, zebrać żniwo, a potem możemy odpoczywać. Chrześcijan uczy się pokory. No dobrze, bardzo dobrze. Ale jak rozumiana jest pokora potocznie? I w tym momencie kamera mnie już nie widzi. Rozumiecie? Uniżanie się. Pokora to uniżanie się. Tak się będą uniżać, że ich nikt nie zobaczy.
że ich w ogóle nie będzie widać. A pamiętacie coś o świecy? Profesor Zybertowicz nas tego uczył. Pamiętacie? Jak się zachowa przyszły lider, jak wejdzie na taką salę? Gdzie siądzie? Nie z tyłu. Człowiek o dobrym obrazie siebie, człowiek, który wie, że ma innym coś do powiedzenia, ma misję do zrealizowania, nie siądzie w ostatnim rzędzie, nie schowa się za kotarą. Mieliśmy kiedyś taki fajny, jak jeszcze w kuchniśmy się spotykali u państwa Kopciów tym razem, taki jeden bardzo wstydliwy człowiek siadł sobie w takim miejscu. O tu. I o tak wyglądał. Patrzył, co się dzieje. Tylko że nie przewidział jednego. To były drzwi, nie? I on se tak za drzwiami stał. I tu weszła Ania, chyba ostatnia, i zamknęła drzwi i on nagle na środku. Ale było. Dokładnie tak było. Pamiętacie tę scenę, jak wylądował Spyszna wtedy? No ale dobra. Lider to ten, który może niekoniecznie w pierwszym rzędzie, tam gdzie dla VIP-ów jakiś tego, ale siądzie z przodu, że kiedy będzie okazja zabrać głos, żeby on pierwszy wyskoczył. To jest drugi test. No a teraz pytania z sali, nie? Czy on pierwszy podniesie rękę? Oczywiście wiecie, to i liderzy głupoty też są. Dlatego właśnie profesor Zybertowicz mówi, jeśli ludzie prawi nie będą się, można powiedzieć, pchać na afisz, to afisz zajmą lewackie mędy! Czy nie jest tak? Czy Polska tak nie wygląda? Bo właśnie, ci, którzy powinni być na afiszu, wstydzili się i stwierdzili, poczekamy, aż ktoś nas poprosi. Nikt was nie poprosi, bo światło stawia się na świeczniku, a nie w kiblu. Pamiętajcie o tym. To dla przyszłych liderów. To dla każdego chrześcijanina lekcja. Jeśli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje. A jeśli wiemy, że wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że już otrzymaliśmy to, o cośmy prosili. Jeśli zawołasz, Jezu zbaw mnie, Jezu ratuj, Jezu wejdź do mojego życia, możesz być pewny, jeśli zrobiłeś to szczerze, że druga strona za tymi drzwiami, które są przed twoim sercem, czyli Jezus Chrystus, w tym momencie dokonał, wykonał resztę, wykonał swoją część obietnicy, wszedł i jest z tobą. Nie na uczuciach, nie na jakichś przekonaniach, nie, że ktoś cię poklepie po plecach. Nie, możesz to wiedzieć, bo to sam Bóg powiedział.